Biała Podlaska. 7 kwietnia 2022 roku, godzina 12:34, przekaz numer 1174. Bóg ojciec. Jam jest, który jest? Bóg ojciec. Pierwsza osoba Trójce Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Kocham Was niezmiernie i pragnę, abyście stale podążali za głosem Bożym, nauczyły się go rozpoznawać. Nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli. Tak bardzo mocno Was kocham, tak bardzo mocno spragniony jestem Waszej czystej, świętej miłości, lecz kto mi ją da bezinteresownie, im więcej dacie mnie dobrowolnie od siebie, tym więcej ja Wam dam od siebie. Postaraj się, człowiecze, nie przywoływać do swoich myśli zła, nie myśl o nim. Nie rozważaj go, bo przez to przywołujesz do siebie demony, które z chęcią tworzą w twojej głowie zmodyfikowaną, a tym samym demoniczną retrospekcję. Zauważ, że to, co było w twoim życiu, ponownie się nie wydarzy. Teraz tak bardzo chcę waszej miłości, cierpliwości i waszego zaangażowania we wszystko, co dobre i święte, lecz mało kto chce mnie słuchać idąc, jak w dym za ojcem wszelkiego kłamstwa, za szatanem. Kusiciel podsuwa wam swoje plany, swoje wizje do realizacji. One łudząco są podobne do tych, które ja wam przedstawiam. Cała Trójca Święta czyni wszystko, co tylko możliwe, aby ratować ludzi od skutków ich własnych głupich decyzji. Wszelka mądrość jest domeną wyłącznie Boga. Ten, kto się z Bogiem łączy, korzysta obficie ze źródła Bożej miłości i mądrości. Ten, kto oddala się od Boga. Tym samym oddala się od źródła wszelkich łask Bożych. Szatan jako upadły anioł jest skrajnie oddalony od Boga, tym samym jest skrajnie oddalony od wszelkich Bożych łask i darów. Każdy upadły anioł ma na wyposażeniu swoje naturalne dary, które otrzymał jeszcze jako anioł światłości, jeszcze przed swoim buntem, grzechem. Po jego grzechu, upadku, dary naturalne jednak zostały. Teraz one ich używają wyłącznie do złych celów, czyli do zwodzenia ludzi, by pociągnąć kogo się tylko da na dno rozpaczy i pogardy. Demony nie ujawniają ludziom od razu swoich złych zamiarów, kamuflują je, ukrywają, przybierają pozy. Obserwują każdego człowieka dość pilnie, odwodzą go od każdego dobra i tego, co niesie i mnoży wszelkie Boże błogosławieństwo. Demony najchętniej kręcą się wokół kapłanów wszystkich szczebli, lecz najcenniejszym łupem każdego demona jest zwiedziony biskup. Złe duchy chętnie im podpowiadają, podają swoje rozwiązania wszystkich problemów. Zdobycie biskupa zawsze zaczyna się od skruszenia go do jakichkolwiek zaniedbań, poluzowania dyscypliny i samodyscypliny. Chętnie wchodzą do pozornie dobrych, lecz kontrolowanych przez masonerię i pokrewnych im organizacji. Taki biskup na co dzień wykonuje tylko te funkcje, które musi, a jak ma możliwość, to przekazuje swoje obowiązki podwładnym. Od pewnego czasu za pomocą żywego płomienia poruszyłem wieloma dobrymi, ofiarnymi sercami do tego, aby zmobilizować ludzi i kapłanów dobrej woli, aby podjęli modlitwę, post, ofiary i inne umartwienia za kapłanów, a zwłaszcza za polski episkopat. Trwa wojna duchowa, a szatan jest bezwzględny w tym, co robi. Miesza wasze szyki, zniechęca was do modlitw, postów i ofiar. Demon pracuje usilnie nad wami, przedstawia wam czynienie wszelkich wysiłków niemożliwymi do zrealizowania, do wypełnienia. Utrudnia wysiłki modlitewne, postne, zniechęca was do wszelkich modlitw, postów i tym podobnych ofiar. Chce, abyście się nie poddawali, przemuszcie samych siebie, Pokonajcie własne słabości, starajcie się wiernie trwać na modlitwie, poście i umartwieniach. Niczym się nie zrażajcie, pokonujcie wszelkie wasze trudności, ja wam wszystko odpowiednio policzę. Wiele złych duchów tworzy zamieszanie i wzajemną niechęć, nawet pomiędzy moimi prorokami. Pośród wielu tych, których wam dałem na te trudne czasy, demony dają swoich proroków, swoich stygmatyków. Poznacie ich po tym, że chętnie lubią brylować, błyszczeć. Często podkreślają swoje wielkie wybraństwo, swoje namaszczenie przez Boga, jacy to oni są ważni. Często bywa, że swoje własne słowa, albo mówione im przez demony, podają jako słowo Boże, słowo z nieba. Często zmieniają słowa uznanych modlitw. Poprawiają je mówiąc, że dopiero oni otrzymali prawdę, a Bóg przekazując innym już uznanym, a często świętym moim prorokom się pomylił. Ja pragnę, abyście byli ostrożni, nie dali się diabłu wodzić za nos. Mój prawdziwy sługa, służebnica, jest pokorny, nie podąża do zaszczytów, stara się realizować nade wszystko bożą, a nie swoją wolę. Szatan chętnie promuje nieprawdę, kłamstwo. To, co jemu bardziej pasuje, a odstrasza od wszelkiej prawdy, zniechęca do prawdziwych słów z nieba, do prawdziwych proroków. Ja chcę, abyście się wyciszyli, nie gnali za nowinkami, skupili się na realizowaniu swojego zadania, choćby ono wydało się Wam pospolite i nudne. Nie oczekujcie cudowności, znaków z nieba na każdym kroku, takich będziecie mieć niewiele, poza nielicznymi wyjątkami. Ofiarowałem wam Boże prawo dekalogu, nim się kierujcie jak kompasem. To wystarczy. Wielu z was popełniało liczne błędy, kiedyś podjęli złe decyzje w swoim życiu, wpadli w liczne grzechy, z którymi sobie przez lata nie radzą. Nie załamujcie się niczym, ani nie zniechęcajcie. Starajcie usilnie walczyć ze swoimi grzechami, wadami i ułomnościami na bieżąco, tak jak umiecie, tak jak potraficie, nigdy się nie poddawajcie. Wasze starania. Wasza walka jest dla mnie bardzo cenna. Widzę wasz trud, wasz wysiłek, wasze starania. Z czasem za wasze trudy i wysiłki otrzymacie sowitą nagrodę, czasem dopiero w wieczności. Rozumiem was i wasze słabości, doskonale wiem jacy jesteście. Cennym w moich oczach jest fakt, że wy, choć ułomni i niedoskonali, to staracie się modlić czasem na siłę, pościć czasem z trudem. Często składacie mi swoje nędzne ofiary, lecz przy tym wszystkim dostrzegam Waszą miłość i zaangażowanie. Często skutkiem Waszego upadku jest powstanie nowego życia. Choć grzech wyspowiadaliście, ale skutek grzechu pozostał. Dziecko poczęte w grzechu ma o wiele trudniejszy start, ale gdy jednak Wy, jako rodzice tego dziecka, dołożycie wszelkich starań, aby wzrastało w Bożej atmosferze i ono samo gdy będzie jako dorosłe, dołoży ze swojej strony wszelkich starań i pracy, zniweluje tym samym piętno przekleństwa, które na nim ciąży. Od tej chwili może zasługiwać tak samo, a nawet i więcej, niż ten, kto miał odpoczęcia Boże błogosławieństwo. Zechciejcie trwać ze mną nieustannie w łączności, nie czekajcie na to, aż się do Was sam odezwę zechciejcie przejąć inicjatywę, mówcie do mnie nawet wtedy, gdy nie usłyszycie odpowiedzi, ja słyszę Was bardzo wyraźnie, bo choć nie będziecie ze mną prowadzić dialogu, ale miło mi będzie, że pomimo Waszych potknięć i grzechów, będziecie starać się wypełnić Boże prawo dekalogu. Wiele zła dzieje się na świecie. Państwa, które ze sobą wojują, ulegają mowie diabła po każdej ze stron. Każdy nacjonalizm wynaturza człowieka, który ulega diabłu, wkracza na ścieżkę demona, nie realizuje Bożej drogi. Polacy, módlcie się, składajcie swoje ofiary do Bożego Skarbca. Wasi przywódcy tworzą teraz prawa, które oddadzą was w niewolę tych, którzy będą wkrótce faktycznie rządzić Ukrainą. Obecnie trwa czystka, usuwa się wszystko i wszystkich z miejsc, gdzie będzie chciała zasiedlić się żydowska hazaria. Polacy stawiają opór zasiedleniu przez te osoby terenu Polski, ale Żydzi, hazarscy, rękoma swoich ludzi w polskim rządzie realizują swoją wolę, zmieniają wszelkie prawa na swoją korzyść. Niebawem będzie umierać wielu z tych, którzy się zaszczepili, są to ci, którzy namiętnie oglądają telewizję i internet, nie reagują na to, że z dnia na dzień rządzący wami zabierają wam wolność. Osłabiają wasze zdrowie i wpływają na przyspieszenie waszego zgonu. Ja wołam i proszę was o to, aby nawrócili się Polacy, a zwłaszcza polscy biskupi i kardynałowie z całego polskiego episkopatu. Ci o wiele chętniej służą po części świadomie, po części nieświadomie diabłu, realizują jego wytyczne. Grupa najbardziej oddanych szatanowi biskupów w polskim episkopacie pilnuje. Aby nie przeszło nic, co mogłoby uratować Polskę i Polaków. Ci od dość dawna pilnują, aby powiększało się grono biskupów i kardynałów oddanych szatanowi. Ci do końca nikomu nie popuszczą. Niebawem Duch Święty oświetli serca każdego człowieka, w tym serca kapłanów wszystkich szczebli. Serca złoczyńców będą porażone tym, co ujrzą i na co zasłużyli. Ten fakt zmieni wiele serc które mniej lub bardziej otwarcie służą szatanowi. Duża liczba biskupów i kardynałów się nawróci, a zawdzięczać to będzie modlitwie i postom tych, którzy za nich się dobrowolnie ofiarowali. Tuż po swoim nawróceniu podejmą pokutę, będą chcieli zrealizować prośbę, którą przez długie dziesięciolecia blokowali, intronizację mojego boskiego syna Jezusa na króla Polski. Intronizacja ta spowoduje wiele zmian, a Jezus wymusi narządzących powrót Bożego prawa do każdej dziedziny życia w Polsce. Część ludzi, biskupów i kapłanów będzie się jeszcze opierać, ale będą w odwrocie i szybko skapitulują. Modlitwy, posty i ofiary wielu pokoleń Polaków będą procentować i wydadzą swój plon. Polska stanie na czele narodów będzie na czele światowej duchowej odnowy. Trwajcie przeto teraz na swoich posterunkach, na modlitwie, poście i umartwieniach, bo niebawem wszystko będzie procentować. Żywy płomieniu kocham cię Synu, i chcę, abyś nie poddawał się apatii, ani zniechęceniu. Przejąłem za pomocą Twojego anioła stróża, świętego Gabriela Archanioła, Twoją duszę i ciało, więc nie dziw się, że czynisz inaczej niż sam zaplanowałeś. Twoje pełne oddanie woli Bożej i aniołom umożliwia mi każdą możliwą ingerencję w twoją duszę i ciało. Nie daję ci tego, co chcesz, wtedy kiedy chcesz, lecz daję ci to, co chcę przez ciebie uzyskać, efekt, który zaplanowałem. Wiem, że nie wszystko ci pasuje, ale gdy trzeba, wymuszam na tobie pożądaną reakcję, bo mogę to uczynić, bo oddałeś mi swoją wolną wolę. Niczym się nie zniechęcaj, trwaj wierny, ja wszystkim się zajmę. Więc o nic się nie obawiaj. Nie myśl o niczym, zwłaszcza o problemach. Teraz pisz to, co stanowi wolę Bożą, przekaż ją ludziom. Resztę pozostaw mojemu świętemu działaniu. Nie martw się za bardzo o jutro, bo ono nie jest w twoim, ale w moim świętym ręku. Od pierwszej chwili twojego oddania jesteś w moim ręku. Więc nie kłopocz się za nadto, bo dobrze dbam o ciebie. Dam Ci wszystko to, co będzie potrzebne do życia i realizacji woli Bożej. Staraj się o okiełznać swoją naturę, Trójca Święta i Niepokalana we wszystkim Ci pomożemy. Ufaj mi zawsze pod każdym względem, resztę pozostaw mojemu w Tobie i poprzez Ciebie działaniu. W swoim czasie wiele ujrzysz, to zmieni dotychczasowe Twoje funkcjonowanie, jako mojego proroka. Twoje całkowite zawierzenie sprawia, że dzięki Bożej pomocy popełniasz o wiele mniej błędów i wykroczeń, a trójca święta może się Tobą w miarę swobodnie posługiwać. Na razie nie daję Ci za wiele możliwości, bo na niej jeszcze nie nadszedł czas. Staraj się czynić tylko to, co ja chcę, a wszystko będzie dobrze. Ufaj mi bezgranicznie, a ja zawsze ci pomogę. Szykuję Ci wiele miłych i bardzo miłych niespodzianek, także tych duchowych. Trwali wiernie przy mnie, czyni na bieżąco wszystko to, co chce, a nagroda będzie ze wszech miar wielka. W swoim czasie zrealizuję niektóre z Twoich marzeń. Zawsze zawierzaj mi wszystko do końca. Kochaj mnie jak najmocniej jesteś w stanie, a ja ci za to będę nieustannie błogosławił. Kochane dzieci, światłości miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Kocham Was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham Was, bo mam dla Was wiele miłości, więcej niż dla innych stworzeń. Chcę się Wami posłużyć, aby uratować tych ludzi, których jest jeszcze możliwość uratować. Niedługo nastąpi oświetlenie sumień. Światłem Bożej sprawiedliwości ono wiele zmieni. W Polsce nagromadziło się wiele demonów, chcą uniemożliwić realizację Bożych planów wobec ludzi z tego narodu. Siły demona sprawiają, że to na was jest teraz największy atak i wielka nagonka z ich strony, z powodu resztki waszej wierności Bogu. Osłabione w człowieku siły ducha są spowodowane zaprzestaniem lub mocnym ograniczeniem ilości i jakości modlitw, postów i ofiar. Jeżeli nie ma tego przez dłuższy czas, wówczas Boża osłona słabnie, bo nie ma paliwa, na którym się utrzymywała. Demon cały czas was obserwuje i dobrze wie. Kiedy jesteście słabi lub osłabieni i właśnie wtedy najczęściej uderza, kusi i wabi. Każdy kto oddał się w Bożą niewolę ma stałą osłonę. Taki człowiek nigdy się nie potępi, lecz i on, gdy przestanie czuwać, zaczyna popadać w duchowe tarapaty. W życiu każdego człowieka nie chodzi o to, by miał cały czas zdrowie, szczęście, dobrą, dobrze płatną pracę, dobre zarobki, wysoką emeryturę. To wszystko jest sprawą dalszego rzędu. Celem nadrzędnym każdego żyjącego na ziemi człowieka jest osiągnięcie za wszelką cenę wiecznego zbawienia, wiecznego szczęścia. Nie zdobywa się go złem i złymi uczynkami, ale wyłącznie wszelkim dobrem, własną ciężką, mozolną pracą pracą mającą doprowadzić własną duszę, a jeśli to możliwe, także duszę bliskich osób do wiecznego szczęścia, do wiecznie trwającej nagrody w niebie. Człowiek żyjąc dokonuje nieustannie swoich wyborów. Nie warto trudzić się dla zła i jego perfidnych skutków, lecz tylko dla dobra, dla swojego i innych wiecznego szczęścia takiego, które trwa w nieskończoność. Kocham was niezmiernie o moje stworzenia i z miłością przytulam was do wnętrza mojego świętego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie mi bezgranicznie do końca, bez zastrzeżeń, na ile potraficie i zdołacie, czystać jest was na to, aby mnie posłuchać. Nie obawiajcie się pełnić ochotnie Bożej woli, bo to zawsze wyjdzie wam na korzyść. Kto może niech się wyciszy, niech odetnie się od wszelkiego działania szatana, złego ducha, czy stać jest was na to? Co mam jeszcze uczynić, aby zachęcić was do wytrwania w dobru i w wierności Bożemu prawu? Ja tak bardzo na was liczę, na waszą miłość, czy się doczekam? Czy kochacie mnie na tyle intensywnie, aby przez to pełnić ochotnie Bożą wolę, a przez to, by zyskać swoje i cudze zbawienie duszy? Co jeszcze powinienem uczynić? aby zachęcić was do kroczenia na stałe drogami zbawienia. Ja mimo wszystko, pomimo waszej kranombrności, bardzo mocno was wszystkie kocham, czy tego nie czujecie? Bóg ojciec.